Polskiego! Mówię ci, myślałem, że zemdleję. Kiedy podawałem im pizzę, o mało co nie zbiłem talerza. Pizza prawie wylądowała na najładniejszej sukience mamy. Miałeś szczęście. Dostałeś napiwek? Tak, dostałem napiwek od własnej ciotki. Miałeś ciężki dzień. Tak, prawdę mówiąc, nóg nie czuję. Mam dla ciebie propozycję. Byle nie spacer. Nie, idę do młodzieżowego klubu dyskusyjnego. Pójdziesz ze mną? Młodzieżowy klub dyskusyjny? To nie brzmi zachęcająco. Czy nie będzie tam nudno? Zapewniam cię, że nie. Dyskusje w naszym klubie są zawsze bardzo gorące. Spóźnimy się. A o której zaczyna się dyskusja? O 5:00. Pośpieszmy się. Witam Was na naszym kolejnym spotkaniu. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, czy lepiej jest zostać w kraju i tu pracować, czy też lepiej jest wyjechać z Polski na stałe. Przedstawiam Wam docenta Jana Zakrzewskiego, który jest socjologiem i na początek przedstawi nam wyniki badań na ten temat. Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Tak, proszę. Według mnie nie ma sensu wysłuchiwanie wyników badań naukowych. Nie bardzo rozumiem. Co masz na myśli? Przyszliśmy tu porozmawiać o tym, co myślimy na temat emigracji. Myślę, że liczy się nasze zdanie, a nie wyniki badań. Uważasz, że wyniki badań nie mówią nic na ten temat? Przecież to może być świetne wprowadzenie do naszej rozmowy. Tak uważasz? Ja myślę zupełnie inaczej. Myślę, że te wyniki zasugerują uczestnikom dyskusji zdanie. Wyniki możemy poznać pod koniec spotkania. Wydaje mi się... Uspokójcie się, wydaje mi się, że... Dajcie jej powiedzieć! Tylko dwa słowa. Wstęp pana docenta będzie krótki i zwięzły. Później docent Zakrzewski będzie odpowiadał na nasze pytania. Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Oczywiście, proszę. Proszę państwa, nie chcę zasypywać was liczbami i procentami. Chciałbym przede wszystkim coś wyjaśnić. Badania, o których chciałem powiedzieć, były zrobione niedawno wśród waszych rówieśników. Czy nie chcecie znać zdania innych młodych ludzi w Polsce na temat emigracji? A czy pan chce znać nasze zdanie? Oczywiście. Dobrze. Niech pan powie o swoich badaniach. Dlaczego decydujesz w imieniu wszystkich? Bardzo proszę o spokój. Proszę nie przeszkadzać. Nic nie słychać. Miałaś rację. Nie jest to trudno. Raczej bardzo gorąco. A dyskusja jeszcze się nie zaczęła. Co masz na myśli? To, że będzie jeszcze bardziej gorąco. Jeszcze bardziej? Przedstawiam wam docenta Jana Zakrzewskiego, który jest socjologiem. Przedstawiam wam docenta Jana Zakrzewskiego, który jest socjologiem. Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Tak, proszę. Tak, proszę. Według mnie
nie ma sensu wysłuchiwanie wyników badań socjologicznych. Według mnie nie ma sensu wysłuchiwanie wyników badań socjologicznych. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Myślę, że liczy się nasze zdanie, a nie wyniki badań. Myślę, że liczy się nasze zdanie, a nie wyniki badań. Tak uważasz? Ja myślę zupełnie inaczej. Tak uważasz? Ja myślę zupełnie inaczej. Uspokójcie się. Wydaje mi się, że... Uspokójcie się. Wydaje mi się, że... Dajcie jej powiedzieć. Dajcie jej powiedzieć. Chciałbym przede wszystkim coś wyjaśnić. Chciałbym przede wszystkim coś wyjaśnić. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać. Nic nie słychać. Nic nie słychać. Witam Was na kolejnym zebraniu. Witam Was na kolejnym zebraniu. Myślę, że liczy się nasze zdanie, a nie wyniki badań. Myślę, że liczy się nasze zdanie, a nie wyniki badań. A czy pan chce znać nasze zdanie? A czy pan chce znać nasze zdanie? Moim zdaniem za granicą praca jest lepiej wynagradzana. Chodzi nie tylko o pieniądze, ale o możliwości awansu. Nie dziwię się ludziom, którzy wolą pracować na Zachodzie. Uważasz, że zmywanie garnków za granicą to wielka kariera? Nie mówię o zmywaniu garnków. Mówię o pracy zawodowej, zgodnej z wykształceniem. No dobrze. Powiedzmy, że w Niemczech zarobię więcej jako inżynier. I co z tego? Uważasz, że to najważniejsze? Że pracuje się tylko dla pieniędzy? Nie zrozumiałeś mnie. Ja chciałam powiedzieć, że... Uspokójcie się. Dajcie jej powiedzieć. Dobrze, powiedz w takim razie, co masz na myśli. Chodzi mi o satysfakcję z pracy. Nie tylko finansową. Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? Mów, tylko krótko. Ja też się zgłaszałem. Proszę o udzielenie mi głosu. Teraz Krysia. Ty zabierzesz głos następny. Mów, o co ci chodzi, tylko krótko i zwięźle. Wydaje mi się, że Maria ma rację, ale Bartek też ma rację. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Uważam, że praca za granicą jest lepiej opłacana. Docenia się osiągnięcia, można odnieść sukces. Ale przecież w Polsce też można odnieść wielki sukces i mieć dużą satysfakcję z pracy. Przede wszystkim dlatego, że pracujemy nie tylko dla siebie, ale dla kraju, który jest w trudnej sytuacji ekonomicznej. Zgadzam się z Krysią. Nie można mówić tylko o pieniądzach. Uważasz, że ja myślę tylko o pieniądzach?
Chciałem powiedzieć ogólnie. Nie chodziło mi tylko o ciebie. Ale tak to zabrzmiało. Proszę o spokój. Zabierajcie głos kolejno. Ty jeszcze nie zabierałeś głosu. Mów. Chciałbym przede wszystkim coś wyjaśnić. Nie jestem członkiem klubu dyskusyjnego. Przyszedłem dziś po raz pierwszy. Przyprowadziła mnie Marta. Wydaje mi się, że dyskusja jest bardzo interesująca, ale nie najlepiej świadczy o nas, młodym pokoleniu. Powiedz dokładnie, o co ci chodzi? Właśnie, co masz na myśli? Uważam, że ta dyskusja świadczy o tym, że nie jesteśmy dobrze zorganizowani i odpowiedzialni. Jeśli w taki sposób będziemy pracować, jak dyskutujemy, nie osiągniemy sukcesu nigdzie, ani w kraju, ani za granicą. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, udzielam ci głosu. Jestem tego samego zdania, co on. Wydaje mi się, że zbyt dużo czasu tracimy na kłótnie i dyskusje, a za mało na pracę i naukę. A i w Polsce, i za granicą możemy mieć takie same szanse. To zależy przede wszystkim od nas samych. Moim zdaniem, praca za granicą jest lepiej wynagradzana. Moim zdaniem, praca za granicą jest lepiej wynagradzana. Chodzi nie tylko o pieniądze. Chodzi nie tylko o pieniądze. Nie dziwię się ludziom, którzy wolą pracować na zachodzie. Nie dziwię się ludziom, którzy wolą pracować na zachodzie. Uspokójcie się. Uspokójcie się. Dajcie jej powiedzieć. Dajcie jej powiedzieć. Dobrze. Powiedz w takim razie, co masz na myśli. Dobrze. Powiedz w takim razie, co masz na myśli. Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć? Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć? Mów, tylko krótko. Mów, tylko krótko. Przecież w Polsce też można odnieść wielki sukces i mieć dużą satysfakcję z pracy. Przecież w Polsce też można odnieść wielki sukces i mieć dużą satysfakcję z pracy. Zgadzam się z Krysią. Zgadzam się z Krysią. Jestem tego samego zdania, co on. Jestem tego samego zdania, co on. Dyskusja nie najlepiej świadczy o nas. Dyskusja nie najlepiej świadczy o nas. Powiedz dokładnie, o co chodzi. Powiedz dokładnie, o co chodzi. Właśnie, co masz na myśli? Właśnie. Co masz na myśli? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, udzielam ci głosu.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, udzielam ci głosu. Naprawdę bardzo dumna. Chyba przesadzasz. Nie, naprawdę uważam, że zachowałeś się wspaniale. Co masz na myśli, moją wypowiedź? Oczywiście, miałeś całkowitą rację. To było tylko moje zdanie. Ale ja się z nim całkowicie zgadzam. Ta dyskusja bardziej przypominała kłótnię niż rozmowę. To nie jest wcale takie oczywiste. Po prostu niektórzy dyskutanci są po prostu zbyt żywiołowi. Uważasz, że to wystarczające wytłumaczenie? Nie powinni tak krzyczeć. Masz rację. Dyskusja powinna być bardziej spokojna. Właśnie. Jestem dumna z ciebie, że to powiedziałeś. A moim zdaniem najciekawsze były słowa tej ładnej dziewczyny z długimi włosami. Karoliny? Tak, Karoliny. Uważam, że powiedziała bardzo mądrą myśl. Ładnej dziewczyny? Uważasz, że Karolina jest ładna? Oczywiście. Uważam, że jest bardzo ładna. Ładniejsza ode mnie? Chyba ładniejsza. Co ty powiedziałeś? Uważam, że ty byłaś najładniejsza na całej sali. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Jest już późno. Nie mogę zasnąć. Masz jakieś kłopoty? Bardzo poważne. Co się stało, kochanie? Jakieś kłopoty w szkole? Mów, o co chodzi, jestem naprawdę zdenerwowana. Stała się straszna rzecz. Powiedz wreszcie, o co ci chodzi. Zakochałem się. Co? Mówię wyraźnie, zakochałem się. Zakochałem się w Marcie. Nie rozumiem, dlaczego się śmiejesz. Bo myślałam, że to coś poważnego. To jest poważne, mamo. Oczywiście, wiem. Bardzo poważne. Ale nawet zakochani muszą czasem spać. Jesteś bardzo mało romantyczny. Chciałam z tobą porozmawiać. Słucham. Wcale mnie nie słuchasz. Słuchasz głosu z telewizora. Nie rozumiem, o co ci chodzi? Słucham cię przecież. Rozmawiałam przed chwilą z Markiem. Na jaki temat? Zakochał się w Marcie. W Marcie. Chyba jej nie znam. Właśnie. Nie uważasz, że powinniśmy ją bliżej poznać? Zaprosić ją na obiad albo kolację? Nie wydaje mi się, aby było to potrzebne. Przez najbliższych kilka lat zakocha się jeszcze co najmniej 10 razy. To wcale nie jest takie oczywiste. Poczekajmy więc kilka miesięcy. Jeśli to poważna sprawa, wtedy postaramy się poznać ją bliżej. Mam na ten temat całkiem inne zdanie. Zaprosimy ją w niedzielę na obiad. Nie rozumiem. Dlaczego zawsze musi być tak, jak ty chcesz? Ponieważ ja wiem najlepiej. Że pierwsza miłość trwa często do końca życia. Lepsza gra, skuteczniejsza. Wystarczyć tak. Skąd jesteś tego taka pewna? Ponieważ pierwszym chłopakiem, w którym się zakochałam, byłeś właśnie ty. Wciąż rozgrzewający się. Bary. Chyba przesadzasz. Chyba przesadzasz. Nie, naprawdę uważam, że zachowałeś się wspaniale. Nie, naprawdę uważam, że zachowałeś się wspaniale. Co masz na myśli, moją wypowiedź? Co masz na myśli, moją wypowiedź?
Oczywiście. Miałeś całkowitą rację. Oczywiście. Miałeś całkowitą rację. Wcale mnie nie słuchasz. Słuchasz głosu z telewizora. Wcale mnie nie słuchasz. Słuchasz głosu z telewizora. Nie rozumiem. O co chodzi? Nie rozumiem, o co chodzi? W Marcie? Chyba jej nie znam. W Marcie? Chyba jej nie znam. Nie uważasz, że powinniśmy ją bliżej poznać? Nie uważasz, że powinniśmy ją bliżej poznać? Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Przez najbliższych kilka lat zakocha się jeszcze co najmniej 10 razy. Przez najbliższych kilka lat zakocha się jeszcze co najmniej 10 razy. To wcale nie jest takie oczywiste. To wcale nie jest takie oczywiste. Zaprosimy ją w niedzielę na obiad. Zaprosimy ją w niedzielę na obiad. Nie rozumiem, dlaczego zawsze musi być tak, jak ty chcesz? Nie rozumiem, dlaczego zawsze musi być tak, jak ty chcesz? Do wakacji został tylko miesiąc. Musimy wspólnie zastanowić się, dokąd pojedziemy w tym roku. Jak to dokąd? Jak co roku nad morze do Dąbek. Wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste. Ja się nie zgadzam na żadne zmiany. Musimy jechać nad morze. Chcę spotkać się z moimi koleżankami. Magda, proszę o spokój. Musisz wysłuchać także zdania innych członków rodziny. Co roku jeździmy nad morze. Czy w tym roku nie moglibyśmy pojechać nad jeziora? Nad morzem jest nudno. Wcale nie. Według mnie nie ma lepszego wypoczynku niż leżenie na plaży w słoneczny dzień. Ale w zeszłym roku były tylko 2 dni słoneczne, w pozostałe lało jak zebra. Uważam, że skoro w zeszłym roku lato było deszczowe, w tym na pewno będzie słoneczne. No to wcale nie jest takie oczywiste. Jestem tego samego zdania, co mama. Wydaje mi się, że jeżdżenie co roku w to samo miejsce jest monotonne. Polska jest duża, piękna i urozmaicona. Popieram tatę. A ja nie. Ty nie masz nic do powiedzenia. Dzieci i ryby głosu nie mają. Proszę o spokój. Musimy rozwiązać ten problem tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. W dyskusji trzeba umieć osiągnąć kompromis. Co masz na myśli? Ja z Magdą pojedziemy nad morze, a ty z Markiem nad jeziora. Jesteś zdania, że powinniśmy spędzić urlop oddzielnie? Mam inną propozycję. Część urlopu spędzimy oddzielnie, a potem pojedziemy gdzieś tylko we dwoje. Może do Lwowa? Razem z Anną i Michałem? A nasze zdanie się nie liczy? Liczy się zdanie każdego członka rodziny. Magda pojedzie nad morze, ty nad jezioro, a potem my odpoczniemy od was.
I to jest właśnie kompromis. Czy mogę coś powiedzieć? Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? O co chodzi? Powiedz dokładnie, o co chodzi. Mów tylko krótko. Jestem tego samego zdania. Zgadzam się z Krysią. Czy mogę coś powiedzieć? Przepraszam, czy mogę coś powiedzieć? O co chodzi? Powiedz dokładnie, o co chodzi. Mów tylko krótko. Jestem tego samego zdania. Zgadzam się z Krysią. Spóźnimy się. A o której zaczyna się dyskusja? O 5:00. Pośpieszmy się. Ręka w górę. Jak ten hałas mi przeszkadza. Zróbmy przerwę. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego! Uczmy się polskiego!